Gabinet istnieje od 2019 roku. Nasza oferta w gabinecie jest skierowana do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Dzieci, które do nas przychodzą na terapię, mają deficyty neurologiczne z centralnego układu nerwowego, z obwodowego układu nerwowego. Coraz więcej mamy dzieci z genetycznymi uszkodzeniami oraz dzieci z zaburzonym intelektem i mam tu na myśli również dzieci z autyzmem czy zespołem Aspergera. Z norweskiego mechanizmu finansowego otrzymałam 63 tysiące złotych na zakup sprzętu i platformy do terapii. Pierwszą usługą, jaką stworzyłam po zakupie tego sprzętu, jest diagnostyka i sprzęty diagnostyczne to jest Kineot. Kineot służy do oceny postawy ciała i ewentualnych odchyleń i ja mogę wielokrotnie go używać do kolejnych pomiarów, bo jest to sprzęt, który nieinwazyjnie ocenia mi odchylenia od normy. Drugim sprzętem to jest Trimed Posture, to jest mata, która pozwala mi ocenić statyce i dynamice obciążenia stóp i realnie przyczynia mi się do zmian, jakie odzwierciedlają się też wyżej w postawie. Kolejnym sprzętem jest podoskop. Podoskop bardzo fajnie obrazuje mi postępy mojej terapii, czyli ja w każdej chwili mogę na przykład w czasie terapii ponownie ocenić dziecko, czy zmiany, które zachodzą w stopie i w całej posturze idą w dobrym kierunku. Plus ja wykorzystuję go jeszcze do biofeedbacku, czyli nauki obciążania na przykład stopy czy całej postawy ciała już na sprzęcie. Uważam, że diagnostyka w procesie rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością jest kluczowa do tego, żeby osiągnąć sukces i realizować cele bliższe i dalsze w terapii.